Cześć, witajcie, tutaj Ewa, zjem zdrowo i smacznie. Słuchajcie, kurczę, ktoś tu ciągle lata dronem i strasznie hałasuje. Jakiś dzieciak na komunię dostał. Tylko po co takie drogie prezenty dawać, nie? Niedawno wysuszyłam włosy i wtedy mam taką szopę. Dobra, słuchajcie, dzisiaj na śniadanie zjadłam koktajl z borówek, znaczy na śniadanie w porze 12. Nie, żartuję, dzisiaj to była 11. Też ostrość straciło. Może złapię. Ale i tak to nie był taki dobry koktajl, jak zrobiłam po prostu z taniej mieszanki komputowej. W ogóle wreszcie zrobiło się tak ciepło, że można trochę się normalniej ubrać jak na maj. No, więc fajnie. Teraz jadę jeszcze zrobić zakupy małe. Znowu w tym tygodniu. No ale tutaj muszę trochę pomóc. Chociaż wiecie, ja i tak lubię bardzo robić zakupy, tylko staram się jeździć po prostu jak najrzadziej, żeby nie wydawać aż tyle kasy. Wiecie, im częściej się jeździ do tych sklepów i marketów, tym więcej się wydaje, przynajmniej ja tak mam, więc staram się robić to jak najrzadziej. Taki mój sposób ujarzmienia trochę mojej natury. I słuchajcie, tak, czyli na śniadanie był ten koktajlik z borówkami, ale dużo bardziej Wam polecam po prostu zwykłą tanią mrożoną mieszankę kompotową, bo po pierwsze jest ona tańsza, a po drugie dużo smaczniejsza i po prostu jest fajniejsza. Ma dzięki temu, że jest dużo tych owoców, to też więcej składników witalnych otrzymujemy naraz, więc to mi się w niej podoba. No, a taki właśnie z tą mieszanką kompotową zrobiłam moim rodzicom i mężowi do pracy. Jak spróbowałam, to dużo bardziej mi smakował. Czyli były tam właśnie te mrożone owoce, albo borówki, albo mieszanka kompotowa. Drugie to były dwie łodygi selera naciowego, szpinak, dwa banany, trzy jabłka i to wszystko. Matko, ale korki. Dobra, nie zrobię teraz zakupów. Chyba. Co tu zrobić? Dobra, chyba z dziećmi będę musiała na zakupy pojechać, bo są straszne korki. I inaczej nie zdążyłabym ich odebrać z przedszkola. To wszystko. Aha, jeszcze daktyle dodałam i do mojego, i do tej wersji dla rodziców, i dla męża. I mówię Wam, ten drugi z mieszanką kompotową był dużo, zdecydowanie lepszy. Następnie wzięłam ze sobą, zaraz Wam pokażę, mam w torebce kilka bananów, parę bananów. Kurczę, właśnie tak sobie zdałam sprawę, że za każdym razem mówię Wam parę bananów, a tak naprawdę ich jest raczej kilka. Bo z tego co pamiętam, gdzieś mi się, że parę to jest 2-3. A kilka to jest 3 i więcej. Tak, do chyba 9. To raczej mi się zdarza jeść kilka bananów dziennie niż parę bananów dziennie, więc to tak chciałam Wam wyprostować. Właśnie teraz sobie zdałam z tego sprawę, że tak trochę nieprawidłowo mówiłam. Czyli mam kiść bananów. Teraz Wam tu pokażę. Kiść bananów, jedno jabłko, ale to raczej dla Zosi. I to wszystko. A wzięłam to dlatego, bo dzisiaj zaworzę, bo dzisiaj gdzieś jedziemy po przedszkolu i po prostu tak się zdarzyło, że nie zdążyłam tego wcześniej sobie czegoś innego przygotować. Ale słuchajcie, mam taki plan, że
planuję zrobić parę przepisów w stylu Annette Larkins, więc pozostańcie w kontakcie, jeśli wam się, jeśli was to interesuje. Więc pewnie już niedługo zobaczycie takie przepisy. Bardzo mi się spodobają. To znaczy, wiecie co, te filmiki tej Annette są takie... Są bardzo naturalne, to jest fajne, ale no, ten balans bieli tak pozostawia wiele do życzenia i to mi się nie tak nie za bardzo podoba w tych jej filmach. No, takie to, no. Ale wartość jest, ona ma niesamowitą wartość filmów, fajnie, że się dzieli z tym, co ona je, dzieli się tym swoim sekretem młodości i takiego, można powiedzieć, nawet wiecznej młodości. To jest fajne i to też chciałam wam pokazać, bo naprawdę wydaje mi się, że to jest ciekawe. Więcej osób powinno się tak odżywiać, a nie stale chorować i cierpieć z powodu właśnie tych niewłaściwych wyborów żywieniowych. To jest bez sensu. Dobra, rozgadałam się trochę, więc następny posiłek już wiecie, jaki będę miała, a wieczorem to wam jeszcze pokażę, co będzie, bo zależy, o której wrócę. No, pokażcie swoje banany. Tutaj Julcia ma banana, tak, Karol ma i Zocha, wszyscy mają banany. Nie widzicie, tyle bananów zostało z mojej kiści bananów, ale to i tak było obliczone. Zosia, no tak za bardzo nie sięgna. No, ale pokazałam. Muszę wam powiedzieć, że może ktoś może powiedzieć, że jazda samochodem nie jest witariańska, ale co tam. Ja naprawdę lubię jeździć samochodem i jejku, to jest jedna rzecz, z której nigdy bym nie chciała rezygnować. Nie wiem, po prostu bardzo lubię. Kojarzy mi się z jazdą na wakacje, na zakupy. Zresztą jak jeździłam do pracy, to też bardzo lubiłam. Zazwyczaj z BlaBlaCarem. No, pięknie, żółte kwiatki takie, zobaczcie, jakie ładne żółte kwiatki. Wiesz co, to jest rzepak. No, już się skończył. I nawet jak do pracy dojeżdżałam, właśnie też samochodem, to i tak bardzo lubiłam, to mnie jakoś relaksowało przed i po pracy. Zazwyczaj kogoś z BlaBlaCara zabierałam. Tak się bardziej opłacało. No, więc tak chciałam wam powiedzieć, czy wy też lubicie jeździć samochodem? Co tam koniki? W ogóle mieszkanie na wsi jest takie super. Jest tyle pięknych widoków. Takich niesamowitych rzeczy. Bardzo mi się to podoba. Choć lubię tą bliskość, jaką daje mieszkanie w małym mieście.
A za to bardzo nie lubię mieszkać w dużym mieście, w którym jest ciągły pośpiech, stres i tyle tego wszystkiego. Bardzo się cieszę, że mogę mieszkać w miarę blisko natury. To jest super. Już wracamy do domu, robi się już trochę późno, a ja robię się już trochę głodna, więc zaraz będę przygotowywać sałatkę. I to już wszystko, co dla Was przygotowałam. Nie zapomnijcie o kciukach w górę i do następnego filmu. Cześć!